Czeka mnie zadanie bardzo trudne, bo najtrudniej mówi się o rzeczach najprostszych. A się przygotowałam na dzisiaj właśnie taką rzecz najprostszą. Taką trochę powiedzmy oczywistą, ale o takich rzeczach też najtrudniej się mówi. Najtrudniej się mówi o tym, czego nam brakuje. Ale chyba o tym przede wszystkim powinniśmy mówić i to chyba przede wszystkim powinniśmy studiować. Także dzisiaj skupimy się właśnie na takich trudnych, prostych rzeczach. Żeby sobie jeszcze utrudnić, wybrałam sobie taki fragment, który wszyscy bardzo dobrze znają, bo o takich fragmentach najtrudniej się mówi. Także ja tak sobie chyba nieświadomie, ale jednak jakoś celowo życie utrudniam, żeby mi nie było za łatwo. Natomiast myślę, że takie najprostsze rzeczy, podstawowe rzeczy są zazwyczaj po prostu najważniejsze. Dlatego warto przypominać sobie, warto wspólnie wspierać się w takich podstawach chrześcijaństwa, żeby gdzieś idąc później do jakichś takich trudnych zagadnień teologicznych nie tracić z oczu tego, co tak naprawdę jest najważniejsze. Dlatego prosiłabym was, żebyście otworzyli ze mną list Pawła do Filipian. Drugi rozdział. I już może bez dłuższych, zbędnych wstępów przeczytam pierwsze 4 wersety z drugiego rozdziału listu do Filipian. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Zaskoczył mnie w tym fragmencie tryb warunkowy, który tu jest użyty. Całe zdanie zaczyna się od jeżeli. Mało tego, zaskakuje mnie jeszcze bardziej to słowo jakieś. Jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości. Nie burzy w was nic to zdanie? Jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jeśli jest jakaś pociecha. I to mówi Paweł. No, nie wiem, czy odważyłabym się powiedzieć do kogoś w ten sposób. Wiesz co, jeśli w Panu Jezusie jest trochę miłości, to może postarałbyś się też o jedność z Boże. Zazwyczaj, jeżeli używamy takiego zdania warunkowego, jeżeli to, to w tym pierwszym punkcie stawiamy coś, co nie musi się wydarzyć. Co nie jest wcale takie pewne. Jeżeli wieczorem nie będzie padać, to pójdziemy na spacer. Wieczorem może padać, a może nie padać. Jeśli będzie padać, nie pójdziemy. Jeśli nie będzie padać, możemy iść na spacer. Paweł zaczyna to zdanie bardzo ryzykownie. Jeżeli jest jakaś pociecha, jeżeli jest jakaś wspólnota, jakieś współczucie i zmiłowanie. Dlaczego Paweł tak zaczyna to zdanie? Zastanawiałam się nad tym i zaczęłam zastanawiać się, czy rzeczywiście... Zaczęłam zastanawiać się, jak odpowiedziałabym na to pytanie. Czy w Chrystusie jest jakaś pociecha? Czy w Chrystusie jest jakaś zachęta? W ciemno mówimy, no pewnie, przecież Chrystus jest wzorem tych wszystkich słów, których tutaj użyto. Tych takich miłych, przyjemnych, które chcemy słyszeć. Takich postaw, które dają nam nadzieję, dają nam pokój do serca. Zachęta, wspólnota ducha, współczucie, zmiłowanie. Chrystus jest uosobieniem tych wszystkich cech. Ale w naszym życiu, tak na co dzień, w takiej rutynie codziennej, kiedy mamy milion problemów danego tygodnia, takich no właśnie codziennych, nic szczególnego, ale jednak gdzieś nas to obciąża, trochę nas pochyla, powiedzmy, w jakiś sposób nas przygniata. Czy wtedy jest dla nas w Chrystusie jakieś współczucie i zmiłowanie? Oczywiście jest. Ale czy my to wiemy? Czy wtedy szukamy u Chrystusa jakiejś zachęty, jakiejś wspólnoty ducha? Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli.
nasz stosunek do innych, nasz stosunek do czynienia komuś radości, tak jak Paweł upomina się o dopełnianie jego radości. Ta sama miłość, którą możemy mieć, która jest wymieniona w wersecie drugim, zgodność, ożywienie jednomyślnością, to wszystko zakorzenione jest w tym pierwszym jeśli. Jeśli w Chrystusie jest to, co tu jest wymienione. I Paweł wcale nie wątpi, że to jest. To jest oczywiste, wiemy, że to jest oczywiste. Czytając wszystkie listy Pawła, wiemy, co dla niego znaczy Chrystus, kim dla niego jest. Ale właśnie tak na co dzień, jeśli nie widzimy tego w Chrystusie, jeśli w Chrystusie nie ma dla nas pociechy miłości, a może tak być, że tak na co dzień nie ma, że na co dzień nie widzimy tego, że na co dzień szukamy pociechy w czymś zupełnie innym. Jeśli w Chrystusie nie ma tej pociechy miłości, jeśli nie ma wspólnoty ducha, współczucia i zmiłowania, tak po prostu na co dzień w naszej właśnie tej rutynie, obowiązkach bardziej radosnych, bardziej przykrych, jeśli w Chrystusie nie ma tego, nie ma opcji, żebyśmy byli zgodni, ożywieni jednomyślnością, nie ma opcji, żebyśmy nie czynili nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę. Całe nasze usposobienie chrześcijańskie jest ukryte w tym jednym zdaniu jeśli. Całe nasze usposobienie jest ukryte w tym, jak my traktujemy Chrystusa na co dzień. Kim dla nas jest? Czy szukamy w Nim tej pociechy miłości? Czy szukamy wspólnoty ducha, współczucia i zmiłowania? Nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Jeśli w Chrystusie upatrujemy zachęty i pociechy, to tak będziemy się nawzajem traktować, jako wyższych od siebie. Niestety ja widzę w sobie często, że to siebie uważam za... No, jeśli powiem najwyższą, to nie zawsze tak wygląda, ale tu nie chodzi o wzrost. I wiem, że bardzo często, pomimo niskiego wzrostu, patrzę na innych z góry. I wiem, że bardzo często, kiedy zapominam właśnie o tej pociesze miłości, która jest w Chrystusie, o Jego współczuciu i zmiłowaniu, wcale nie uważam innych za wyższych od siebie. Wcale nie uważam za lepszych od siebie. Wstyd się przyznać, ale bardzo często nawet nie uważam ich za równych sobie. Bardzo często uważam, że to ja we wszystkim mam rację. I w takim momencie, kiedy tak uważam, należy znowu odwrócić się do tego pierwszego słowa jeśli i powtórzyć sobie całe to zdanie. Bo to zdanie, ta zachęta, pociecha, wspólnota, współczucie i zmiłowanie, te cechy, które wyraża Chrystus w swoim życiu, przekreślają nasze poczucie wyższości. I jeśli skupimy się na tym, kim jest Chrystus w naszym życiu, co dla nas zrobił, nie będzie miejsca na to, żebyśmy czuli się lepsi od innych. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I tutaj Paweł znowu używa pewnego stopnia ogólności. Nie mówi, nie patrzcie na swoje problemy, tylko na cudze, albo nie patrzcie na swoje dobro, tylko na cudze. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Czym jest to, co moje, albo to, co cudze? Paweł tego nie wyjaśnia. Za to jest taki jeden fragment w Biblii, który mówi, kiedy mamy patrzeć bardziej na swoje. I to jest zawarte w liście do Galacjan. Przeczytam od 5 rozdziału, od wersetu 25. List do Galacjan 5:25 i dalej. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Jedyny punkt, gdzie powinniśmy bardziej patrzeć na to, co we mnie, na to, co moje, takim punktem jest grzech. To tutaj powinniśmy skupiać się bardziej na sobie niż na innych. To tutaj powinniśmy badać własne wnętrza, nie w porównaniu z innymi, nie w porównaniu z drugim, ale na tle tego, co uczynił Chrystus. Bo tylko takie porównanie ma sens dla chrześcijanina.
Natomiast we wszystkich innych rzeczach, i tu wrócimy znowu do listu do Filipian, we wszystkich innych rzeczach powinniśmy patrzeć nie tylko na to, co nasze, lecz i na to, co cudze. I to bardzo łatwo zawęzić tylko do problemów na przykład, żeby pomagać innym w problemach. Ale to nie jest zawężone tylko do problemów. Więc możemy to odnieść do radości, żeby uczestniczyć w radościach innych. Ale to też nie jest zawężone tylko do radości. Paweł pokazuje tutaj ogólne nastawienie serca chrześcijańskiego na drugiego człowieka. Na to, żeby mu pomagać jak najbardziej. Ale też na to, żeby po prostu być z nim. W trudnych chwilach jak najbardziej, ale i w radościach. Na to, żeby interesować się drugim człowiekiem. Nie tylko patrzeć na to, co ja mam w domu i że muszę jeszcze zapracować na to i na tamto i jeszcze mam milion zajęć i muszę biec w to i w to miejsce, a później jestem taka zmęczona, że już położę się spać i nic nie zrobię. Paweł mówi, że powinniśmy w takim samym zakresie troszczyć się o siebie, o swoje zdrowie, o swój odpoczynek, o rozwiązanie problemów, które nas otaczają i tak samo o innych, o czyjeś zdrowie, o cudzy odpoczynek, o rozwiązanie problemów, które kogoś otaczają. Nasze serce powinno być takie pół na pół, jeśli chodzi o kontakty z innymi ludźmi. Nie możemy zapomnieć o tym, co jest w nas, ale część jednak powinna być skierowana na drugiego człowieka w całości, na całą jego egzystencję, na to, żeby czasem pomyśleć, a co tam u niego słychać, na to, żeby spojrzeć na niego życzliwym okiem, na to, żeby właśnie tak jak było w liście do Galacjan, jego grzechem również się zająć, ale nie w znaczeniu oceniania i porównywania go do siebie, tylko w znaczeniu jedni drugich brzemiona noście. Bo cudzym grzechem również możemy się zajmować, ale nie oceniając, nie wytykając, nie krytykując, ale tylko w tym jednym punkcie, gdzie możemy podnieść go razem i razem się go pozbyć. I dalej mamy idealny, wyjątkowy przykład właśnie takiego baczenia nie tylko na to, co nasze, lecz i na to, co cudze. I takiego nakierowania się na drugiego człowieka, chłonięcia drugiego człowieka. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Ten tekst pojawia się tak często, że czasem czytamy go już nawet nie kojarząc znaczenia słów, które tu się pojawiają, tylko jest takim w zasadzie już jednym słowem, które jest przykładem na to, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy postępować. Ale czy zwróciliście uwagę na to, że tutaj w zasadzie Paweł nie odwołuje się do całokształtu życia Chrystusa na tej ziemi, do jego cudów, do jego postępowania, do jego pokazywania, czym jest prawo, do jego nauki. Paweł nie mówi tutaj o tym. Paweł podaje w zasadzie dwie rzeczy, które są wzorem usposobienia, jakie powinien charakteryzować chrześcijanina. Po pierwsze, Chrystus nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Takim wzorem usposobienia jest fakt, że Chrystus, będąc Bogiem, zdecydował się przyjąć postać człowieka. I to było jeszcze dużo wcześniej, zanim pojawił się tutaj na ziemi. Ale sama decyzja przyjścia do człowieka, ze względu na to, że człowiek tego potrzebuje, to jest przykład usposobienia, jakim my powinniśmy się charakteryzować na wzór Chrystusa i jakim możemy się charakteryzować, jeśli widzimy w Chrystusie zachętę, pociechę miłości i tak dalej. To, że Chrystus zdecydował się przyjść do ludzi, którzy postąpili źle. W Chrystusie widać to bardzo wyraźnie, ale kiedy czytamy Biblię, taki charakter Boży pojawia się od samego początku. Taki charakter Boży pojawia się już w raju, kiedy Adam i Ewa chowają się. Dzisiaj mówiliśmy o tym na lekcji, że taka była ich pierwsza reakcja. Schowali się przed Panem Bogiem. I wiecie co, tak patrząc z punktu widzenia, jak wtedy musiał czuć się Pan Bóg, to Pan Bóg miał pełne prawo czekać, aż oni do Niego przyjdą. W skrusze.
tacy, wiecie, przepraszający. Powinno im być przykro. Ale Bóg ich bardziej kochał niż oni jego. Oczywiście, że tak, ale zniszczyli wszystko, co dla nich zaplanował. I powinno być im przykro? No powinno być im przykro, prawda? Powinni przyjść, przeprosić, powiedzieć, że zrobili źle, powiedzieć, dlaczego zrobili źle, poprosić o wybaczenie. Tak powinni byli zrobić. Natomiast Pan Bóg w swojej olbrzymiej miłości wcale nie czekał na to, że oni tak zrobią. Wcale nie czekał na to, aż ich w sercach obudzi się skrucha. Nie czekał na to, aż sobie przemyślą swoje postępowanie, podejmą jakieś postanowienie poprawy. Pan Bóg nie czekał na to. Pan Bóg wyszedł z inicjatywą, kiedy im jeszcze nawet przez głowę nie przeszło, że powinno im być przykro. Pan Bóg wyszedł do nich z inicjatywą, odnalazł ich i zaoferował im ratunek, o który nawet go nie poprosili, bo zbyt zajęci byli przerzucaniem się winą. I tutaj postawa Chrystusa pokazuje dokładnie to samo w takiej nawet bliższej, bardziej rozdzierającej serce wersji, gdzie Chrystus do tego stopnia jest gotowy poświęcić się dla człowieka, że rezygnuje z całej chwały nieba. Wypiera się wszystkiego. Wiecie, to słowo wyprzeć się, to nie jest, że po prostu zdecydował się, no dobrze, trochę to odsunę. To jest absolutne oderwanie się od tego wszystkiego, co było mu słusznie przynależne z racji bycia Bogiem. Chrystus wyparł się całego nieba dla człowieka, chociaż człowiek wcale go o to nie poprosił, a powinien był. Otwórzmy może Księgę Izajasza, rozdział 53, i chciałabym stamtąd przeczytać jeden werset, bo bardzo często traktujemy to tylko na podstawie, że Pan Jezus zrezygnował, powiedzmy, z większego komfortu, zdecydował się przyjść w mniejszy komfort, było mu ciężko i to widzimy jako taki wyraz poświęcenia. Podstawę poświęcenia. Przeczytajmy werset 3 z 53 rozdziału Księgi Izajasza. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. I to jest drugi punkt, który Paweł porusza w swoim przykładzie usposobienia, jakie pokazał nam Chrystus. Chrystus zdecydował się nie tylko na cierpienie i na ból. Chrystus zdecydował się przyjść do ludzi, którzy nim wzgardzą. I to jest chyba najbardziej bolesne. Chrystus, będąc Bogiem, zdecydował się przyjąć na siebie największe upokorzenia, jakie są związane z Jego byciem tutaj. Chrystus, będąc Bogiem, zdecydował się przyjść do ludzi, którzy Go wyśmieją, którzy Go poniżą, którzy zniszczą wszystko to, co on chciał człowiekowi dać. Zdecydował się na odtrącenie. Wreszcie zdecydował się na upokarzającą śmierć. Bo śmierć na krzyżu jest męczeńska, jest niezwykle bolesna, ale jest też niesamowitym upokorzeniem. To jest wystawienie się na szyderstwo ludzi w najtrudniejszym momencie. To jest wystawienie swojego nagiego ciała w agonii, na widok wrogich ludzi, którzy w dodatku się śmieją z tego wszystkiego. Wiecie, możemy sobie wyobrażać różne rodzaje śmierci, ale chyba nikt z nas nie chciałby być oglądany w takim momencie przez drugiego człowieka. Nie mówiąc już o tym, że przez drugiego nieżyczliwego człowieka. Nie mówiąc już o tym, że przez drugiego nieżyczliwego człowieka, który kpi sobie z nas w takiej chwili. Dodajmy do tego jeszcze, że ci ludzie odrzucają absolutnie ratunek, który był celem Chrystusa, kiedy przychodził na świat. Chrystus, przychodząc do ludzi, jako Stwórca pozwolił się całkowicie zlekceważyć człowiekowi. I myślę, że to jest sednem tego chrześcijańskiego usposobienia. Nie tylko to, że jesteśmy w stanie czasem poświęcić się dla drugiego człowieka. Chrystus był tak nastawiony na drugiego człowieka, że był w stanie odrzucić wszystko. Szacunek, miłość innych ludzi.
Wiecie, jakie to bolesne, kiedy człowiek oddaje wszystko i to wszystko jest odtrącone? Cierpienie. A Bóg, który oddaje wszystko i to wszystko jest odtrącone, to jest niewyobrażalne poświęcenie się dla człowieka. I to jest niewyobrażalne, jeśli myślimy o naszym życiu, jeśli myślimy o naszym usposobieniu. Paweł pisze, takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Kiedy czytamy te dalsze wersety, to jest dla nas niewyobrażalne. Dla mnie to jest absolutnie niewyobrażalne, żebym potrafiła tak poświęcić się dla ludzi wokół mnie. A jednak Paweł pisze, takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Nie ma spróbujcie, może w jakimś stopniu wam się uda. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. I znowu, w czym zakorzenione jest takie usposobienie? Jak można osiągnąć to, o czym Paweł tu pisze? Takie otwarcie się na drugiego człowieka. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. To jest chyba najważniejszy werset w całym tym fragmencie. Od tego wszystko się zaczyna. Jesteśmy w stanie odbijać miłość Chrystusa. Jesteśmy w stanie być względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Jesteśmy w stanie nie baczyć na to, co nasze, lecz i na to, co cudze. Pod warunkiem, że to w Chrystusie szukamy takich możliwości. Pod warunkiem, że szukamy tego, co On dla nas uczynił. Pod warunkiem, że szukamy w tym pociechy, zachęty, współczucia, zmiłowania dla nas. Pod warunkiem, że na co dzień zdajemy sobie sprawę, że to wszystko było dla nas. Tylko wtedy możemy okazywać innym zachętę, współczucie, pociechę czy zmiłowanie. Przejdźmy do tego fragmentu, który Darek czytał na początku. Bo wiecie, tu te same myśli są zawarte w takiej pigułce, można powiedzieć. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Czyli znowu przechodzimy do tego uważania jedni drugich za wyższych od siebie, wzajemnego pomagania sobie w noszeniu ciężarów, nastawienia się na drugiego człowieka, otwarcia swojego serca na innych wokół nas. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Nasze branie na siebie ułomności słabych, nasze podobanie się bliźniemu ku jego dobru, dla zbudowania, znowu jest oparte na tym, bo Chrystus nie miał upodobania w sobie samym. Nasze całe usposobienie, nasze całe nastawienie na innego człowieka, to wszystko zakorzenione jest w tym, jak traktujemy ofiarę Chrystusa dla nas. Czy zdajemy sobie sprawę z jej ceny? Czy zastanawiamy się, dlaczego Chrystus to zrobił i co w zasadzie stało się na krzyżu? Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Chrystus jest wzorem, Chrystus jest źródłem tego wszystkiego i Chrystus chce nam to dać. Chce nam dać cierpliwość, pociechę, jednomyślność, abyśmy jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. Nasze życie nie zawsze tak wygląda. Nie zawsze przyjmujemy siebie nawzajem, jak Chrystus przyjął nas. Dlaczego? Czy dlatego, że jesteśmy słabi? Oczywiście, że jesteśmy słabi. Ale Pan Jezus nie wymaga od nas, że teraz osiągniemy własnymi wysiłkami jakieś supermoce i uda nam się traktować innych dużo lepiej. Pan Jezus mówi, jeśli zrozumiesz, co ja zrobiłem dla ciebie, zupełnie inaczej zaczniesz traktować innych ludzi. Jeśli przyjmiesz moją zachętę, zupełnie inaczej będziesz zachęcać innych ludzi. To wszystko, z czym my mamy problem na co dzień, wszystkie nasze relacje międzyludzkie, w których kulejemy, które nam się nie udają, wszystkie jakieś kłótnie, w których bierzemy udział, to jest zakorzenione w tym pytaniu, czy jest dla nas jakaś zachęta, jakaś pociecha w Chrystusie. Jeśli jakaś jest, to nasze życie będzie się zmieniać.
A jeśli chcemy, żeby nasze życie się zmieniało, właśnie tutaj powinniśmy postawić pierwszy krok. Szukać tego wszystkiego w Chrystusie. Zachęty, pociechy, miłości. Przeczytajmy dalej z listu do Filipian. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Wiecie, te wersety nie służą tylko temu, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że ta historia zakończyła się szczęśliwie. Że Chrystus za to, co wycierpiał, doznał chwały. Ten fragment jest tu też po to, żebyśmy patrząc dzisiaj na chwałę Chrystusa, na Jego spodziewane przyjście, zdawali sobie sprawę, jaka jest różnica pomiędzy Jego życiem tutaj, a Jego życiem boskim. Żebyśmy widzieli, ile dla nas poświęcił. Bo ten stan, kiedy każde kolano się zgina i każdy język wyznaje, tak właśnie powinno być i z tego Chrystus rezygnował dla człowieka. Kiedy przyszedł na ziemię. Z całej chwały nieba, która słusznie mu się należała. Ze wszystkiego, wystawiając się na urągania, na pośmiewisko, zrezygnował naprawdę ze wszystkiego. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Naprawdę zastanówmy się, jaki stopień, jaką ilość podstawilibyśmy w naszym życiu pod to słowo jakaś, jakieś w tym wersecie? Czy użylibyśmy słowa jeśli? Ale tak szczerze, bo wiecie, na takie pytania bardzo często mamy tendencję do odpowiadania oczywiście, że pełnia miłości jest w Chrystusie, oczywiście, że żadnego jeśli. Przecież wiadomo, Chrystus jest Panem wszystkiego i tak dalej. Ale zastanówmy się, ile z tego jest w naszym życiu. Tak szczerze, tak w sercu, tak jak to wygląda na co dzień. Na koniec chciałabym się podzielić z wami pewnym cytatem właśnie o tym usposobieniu chrześcijańskim, jakie powinno w nas być. Jakiekolwiek jest twoje usposobienie. Zastanawialiście się kiedyś, że to usposobienie jest takie nie za bardzo i nie ma co z tym zrobić, bo już próbowaliśmy i dalej jest takie nie za bardzo. Jakiekolwiek jest twoje usposobienie, Bóg może je tak ukształtować, że stanie się miłe. Podobne do usposobienia Chrystusa. Przez żywą wiarę możesz odłączyć się od wszystkiego, co nie jest zgodne z Bożym zamysłem. W ten sposób możesz już tu na ziemi żyć tak, jakbyś żył w niebie. Czy pragniesz tego? Jeśli tak, to dokądkolwiek się skierujesz, będzie ci towarzyszyć blask słońca. Amen.